Manhattan zamieszkiwali niegdyś rdzenni amerykańscy Indianie, żyjący w otoczeniu niczym nieskażonej natury. Potem wszystko zaczęło się zmieniać. Oto opowieść o tym, jak Nowy Jork stał się jednym z najbogatszych i najsłynniejszych miast świata. Miastem zrodzonym z marzeń architektów, miastem istniejącym dzięki energii i ambicji swych mieszkańców. Jak powstają wielkie miasta? Nowy Jork. Najsłynniejszy w świecie miejski krajobraz. Lśniące wieże Dolnego Manhattanu to architektoniczne cuda uosabiające bogactwo i wpływy Nowego Jorku. Jednak pierwszym architektem miasta była przyroda. 20 tysięcy lat temu Manhattan znajdował się aż 160 km od brzegu oceanu, otoczony lodowcami ostatniej ery zlodowaceń. Kiedy lód zaczął topnieć, Atlantyk zalał część lądu. Lodowce uczyniły z Manhattanu idealne miejsce na port, kładąc podwaliny pod wielki sukces gospodarczy późniejszego Nowego Jorku. Kiedy w roku 1624 pojawili się tu Holendrzy, nie myśleli o kolonizacji, lecz o handlu. Holenderska kompania zachodnioindyjska nazwała swoją faktorię Nowym Amsterdamem, ku czci pozostawionego w ojczyźnie miasta kanałów. Jeśli wie się, gdzie szukać, w Nowym Jorku wciąż można znaleźć ślady tamtych lat. Diana Wall jest jednym z najznamienitszych archeologów Nowego Jorku. Jednym z pierwszych dzieł Holendrów w Nowym Amsterdamie był oczywiście kanał. Zbudowali nad nim trzy mosty. Jeden z nich stał na miejscu dzisiejszej ulicy, która zawdzięcza mu swoją nazwę Bridge Street, czyli ulicy Mostowej. Sam kanał rozciągał się wzdłuż dzisiejszej Broad Street, czyli ulicy Szerokiej. Teraz nie ma tu już żadnego mostu, więc by pozostać w zgodzie z historią, powinnam chyba zdjąć buty. Gdyby kanał wciąż istniał na Wall Street, musielibyśmy popłynąć łodzią. Jednak na początku XVII wieku faktoria stanęła przed poważnym dylematem. Kompania zachodnioindyjska podjęła ostatnią próbę opanowania sytuacji. Sprowadzono specjalistę i Nowy Amsterdam zaczął się zmieniać. U północnych granic miasta powstał mur obronny. Miał chronić miasto przed najazdami Indian oraz Anglików. Mur nie spełnił swojego zadania. Anglicy uderzyli na Nowy Amsterdam od strony morza. Kiedy miasto zaczęło się rozrastać, Anglicy zburzyli mur. Dziś na jego miejscu znajduje się zawdzięczającemu swoją nazwę Wall Street, czyli ulica Murowa. Oczywiście po zajęciu miasta Anglicy zmienili jego nazwę z Nowego Amsterdamu na Nowy Jork, na cześć księcia Yorku. Tam, gdzie dziś znajdują się nabrzeża promowe Dolnego East Side, kiedyś wznosił się nowojorski port. Był jednak bardzo ciasny. Problem ten rozwiązano w sposób charakterystyczny dla Nowego Jorku. Skoro przyroda nie dostarczyła wystarczającej ilości lądu, Nowojorczycy postanowili zrobić to sami. Większość współczesnej zabudowy wznosi się na terenach wydartych rzece. Te gwarne ulice przecinają dawne koryto East River. Gdybyśmy przywrócili pierwotny kształt wyspy, wszystko wyglądałoby mniej więcej tak. Kiedy powstały nowe kwartały, pojawił się problem nazw ulic. Pearl Street, czyli ulica Perłowa, zawdzięcza swoją nazwę poławianym tu ostrygom.
Water Street, czyli ulica wodna, ciągnęła się wzdłuż plaży, a Front Street, czyli ulica frontowa lub przednia, wzdłuż nadbrzeża. Jako ostatniej nadano nazwę South Street, czyli ulicy południowej. Archeolodzy odkryli, że część miasta zbudowano na śmieciach. Kilka lat temu Diana Wall prowadziła badania na miejscu, w którym miał powstać nowy biurowiec. Stoimy na środku dawnego koryta East River. Dziś za mną wznosi się biurowiec, lecz w latach 90. XVIII wieku był to środek rzeki. Kiedy powstawały fundamenty budynku, Diana i jej koledzy zyskali unikalną okazję, by dokopać się do pierwotnego dna East River i określić, w jaki sposób pozyskiwano ląd 200 lat temu. Znaleźli doskonale zachowane drewniane nabrzeże, przy którym kiedyś cumowały żaglowce. Okazało się, że do budowy tej części Manhattanu wykorzystywano dosłownie wszystko, w tym także śmieci. Archeolodzy bardzo się cieszą, gdy znajdują wysypiska. Można w nich znaleźć cenne, wiele mówiące zabytki. Do budowy rusztowania utrzymującego na miejscu przewożoną tu ziemię wykorzystywano nawet zatopione statki i łodzie. Jedna z nich wciąż znajduje się pod schodami South Street Seaport Museum. Podstawą błyskawicznego, acz niekontrolowanego rozwoju Nowego Jorku był handel. Na początku XIX wieku miasto rozpaczliwie potrzebowało lekarstwa na urbanistyczny chaos. I tak powstała słynna prostokątna siatka ulic, wizytówka Nowego Jorku. Jak powstają wielkie miasta? Nowy Jork. Po uzyskaniu przez Amerykę niepodległości, Nowy Jork przez kilka lat był stolicą kraju. W roku 1789 na fotelu prezydenta zasiadł tam Jerzy Waszyngton. Rok później stolicą został Waszyngton, a Nowy Jork znów mógł zająć się biznesem. Finansowa machina Nowego Jorku miała stać się ważnym elementem gospodarczego sukcesu miasta. Pieniądze sprawiały, że marzenia mogły się urzeczywistniać. Początek XIX wieku był okresem szybkiego, lecz nieuporządkowanego rozwoju miasta. Nowy Jork był największym miastem Ameryki, lecz 80 tysięcy jego mieszkańców tłoczyło się w wąskich uliczkach Dolnego Manhattanu. Jeśli miasto miało się rozwijać, potrzebowało odmiany. Jedną odważną decyzją ojcowie Nowego Jorku tchnęli w miasto nowe życie, dając mu prostokątną siatkę ulic. By zrealizować swój plan, władze miasta potrzebowały dokładnych map Manhattanu. Nic takiego jednak nie istniało. Zadaniem jej sporządzenia obarczono 20-letniego Johna Randalla Juniora. Wykonanie wszystkich pomiarów zajęło mu ponad 10 lat. Dla Rubena Redwooda, geografa w mniej więcej tym samym wieku co Randall w czasie prowadzenia pomiarów, siatka ulic i zasługi młodego geodety stały się rodzajem obsesji. Wynik pracy Randalla opublikowano w formie olbrzymiej mapy w roku 1811. Kopia w nowojorskiej bibliotece publicznej ma około 2 metrów szerokości i jest uważana za jeden z najważniejszych dokumentów w historii miasta. Jak widzicie, jest wielka. Składa się z 6 części. Wtedy miasto sięgało do Houston Street, czyli dzisiejszej North Street. Plan ukazuje wizję siatki ulic, przecinającej słabo wówczas zamieszkaną część Manhattanu. Jest też świadectwem wiary we wspaniałą przyszłość Nowego Jorku. Mimo to, plan miał swoich krytyków. Większość planistów twierdziło, że plan jest pozbawiony wyobraźni. Część sugerowała, że lepszy jest diagonalny układ ulic, jak w Waszyngtonie. Jednak twórcy planu mieli na myśli.
nie zamierzali budować imperialnej metropolii. Ich wizja nie mogła bardziej odbiegać od rzeczywistości Manhattanu sprzed 200 lat. Mało znanym skarbem Nowego Jorku są 92 mapy Randalla, przedstawiające wyspę w jej naturalnym kształcie. Potocznie nazywa się je mapami rolnymi. Mówiąc o Manhattanie, większość ludzi ma na myśli płaską, betonową dżunglę. Mapy rolne Randalla ukazują jednak coś innego. Mokradła, strumienie, zatoczki. Na ten naturalny krajobraz nałożono wyimaginowaną siatkę ulic. Harlem River dociera aż do 10 Alei. Wtedy to miejsce znajdowało się pod wodą. W trakcie moich badań odkryłem, że aż 40% istniejących ówcześnie zabudowań po nałożeniu siatki znalazło się na środku różnych ulic. Realizacja planu wiązała się więc z masowym wyburzaniem. Właściciele tych domów byli wściekli. Podobno rzucali w Randalla morelami i szczuli na niego psy. John Randall. Randall został nawet aresztowany za wtargnięcie na ziemię niejakiego Johna Millsa. Tutaj stał dom Johna Millsa, na samym środku 6 Alei. Aby aleja mogła powstać, dom należało wyburzyć. Nic dziwnego, że pan Mills trochę się zirytował. Mapy Randalla zawierają tak wiele informacji o naturalnym wyglądzie Manhattanu, że na ich podstawie Ruben zdołał stworzyć trójwymiarowy, wirtualny obraz ówczesnej wyspy. Mogę w ten sposób podziwiać Manhattan sprzed realizacji planu siatki ulic. Dzięki Randallowi wiemy, jak wyglądał Manhattan, zanim zaprowadzono na nim urbanistyczny porządek. Siatka ulic to jeden z niewielu stałych elementów w tym wciąż zmieniającym się mieście energicznych ludzi i śmiałych przedsiębiorców. Na początku XIX wieku Nowy Jork ostro rywalizował z innymi portami wschodniego wybrzeża. Ten, który zdołałby przyciągnąć do siebie rolnicze i przemysłowe produkty z amerykańskiego zachodu, miałby żyłę złota. Jednak drogę blokowały wznoszące się na wschodzie Appalachy. Istniało tylko jedno przejście. Leżąca 320 km na północ od Nowego Jorku dolina rzeki Mohawk. Statki od dawna żeglowały rzeką Hudson z Nowego Jorku do Albany. A gdyby tak połączyć Albany z jeziorem Erie i bogactwami zachodu za pomocą kanału? Czy coś takiego w ogóle jest możliwe? Większość ludzi wyrażała sceptycyzm. Thomas Jefferson uważał pomysł budowy kanału za nonsens, podobnie reszta władz federalnych. Stan Nowy Jork musiał więc zbudować go samodzielnie. Kanały w Europie były z reguły krótkie, o długości od 30 do 80 km. Niepokorni Amerykanie postanowili zbudować najdłuższy kanał świata, nie posiadając w tym względzie żadnego doświadczenia. Mimo iż projekt wydawał się szalony, wprowadzono go w życie. Już sama skala przedsięwzięcia była imponująca. Kanał miał mieć prawie 600 km długości, 83 śluzy i 18 akweduktów. Wszystko to miało powstać w czasach, gdy nie było nowoczesnego sprzętu. Pierwszą łopatę ziemi przy budowie kanału Erie wykopano w Rome w stanie Nowy Jork, gdzie obecnie mieści się muzeum prowadzone przez kowala i pasjonata kanału Michaela Milewskiego. Najpierw trzeba było usunąć drzewa, a teren był gęsto zalesiony. Potem przystąpiono do kopania. Oczywiście prace wykonywano ręcznie, za pomocą łopat i kilofów. Wykorzystywano woły, konie, pługi, glebogryzarki, oczywiście o ile pozwalały na to warunki. Kiedy natrafiano na skałę, przekuwano się przez nią. Na przeszkodzie stały też bagna, kurzawka, podmokłe łąki, no i oczywiście przynoszące malarię komary.
Budowniczowie kanału nie byli świadomi zagrożenia, nie wiedzieli, że malaria może zabić. Poza ogromem wysiłku istniał jeszcze jeden poważny problem, który mógł zagrozić całemu przedsięwzięciu. Jedynym sposobem na udrożnienie wielopoziomowego kanału były śluzy. Jednak najczęściej używanym materiałem budowlanym w stanie Nowy Jork było drewno. A drewno nie nadawało się do budowy śluz. Rozwiązaniem było budowanie śluz z kamienia. Pozostawał jednak problem wodoodpornego uszczelnienia szczelin pomiędzy kamieniami. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych nie produkowano wodoodpornego cementu, a import był zbyt drogi. Bez niego nie mogły powstać śluzy, a bez śluz nie mógł powstać kanał. Kluczowym składnikiem wodoodpornego cementu jest szczególny rodzaj wapienia. Pewien człowiek, niejaki Canvas White, postanowił sprawdzić, czy w okolicach Nowego Jorku nie występuje odpowiednia skała. Wykorzystując wapień z kopalni w pobliżu Rosendale, historyk Dietrich Werner zamierza odtworzyć eksperyment, który przeprowadził Canvas White. Mamy tu taki sam wapień jak ten wydobywany przez White'a z podziemi. Kładziemy go na ogniu i pieczemy. Tak tę czynność nazywają specjaliści. Gdybyś mógł trochę podgrzać. Ten proces trwał około 12 godzin. Po wygrzaniu brył wapienia, Canvas White rozbijał je na mniejsze kawałki i miażdżył na proszek. Tak powstawał cement. Dodajemy trochę wody, żeby rozrobić cement. Potem włożymy bryłkę do wody i sprawdzimy, czy stwardnieje przez noc. Kiedy Canvas White wyjął bryłkę cementu z wody i wypróbował ją na swoim wiadrze, okazało się, że jest bardzo twarda. Pewnie krzyknął Eureka. Po 8 latach prac kanał Erie był gotowy. Jego otwarcie było olbrzymim sukcesem. Koszt transportu tony zboża z okolic Finger Lakes do Nowego Jorku zmalał ze $100 do zaledwie 6. Nowojorski port stał się głównym ośrodkiem wymiany handlowej pomiędzy Ameryką i resztą świata. Miasto zdobyło przewagę, której nie oddało już nigdy. Cały handel, wszystkie te przechodzące z rąk do rąk pieniądze sprawiły, że Nowy Jork stał się tym, czym jest dzisiaj. I wszystko to zaczęło się w chwili otwarcia kanału w roku 1825. Sukces rodzi sukces. Po kanale pojawiły się linie kolejowe. Do Nowego Jorku przybywały tysiące imigrantów. Jednak miasto zaczęło się dusić pod ciężarem własnego ogromu. Siatka ulic nie przewidywała miejsca na otwarte przestrzenie publiczne. Ojcowie miasta zdecydowali się jednak na założenie wielkiego parku w samym sercu Manhattanu. Park wydaje się naturalny, rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Tych zielonych zakątków nie stworzyła przyroda. Są dziełem architektów. Central Park jest największym i najpiękniejszym oszustwem w Ameryce. Doskonale wie o tym architekt krajobrazu Doug Blonsky. Wygląda jak zachowany fragment naturalnego otoczenia, ale to tylko pozory. To rodzaj Disneylandu. Wspaniały przykład możliwości architektów krajobrazu. W połowie XIX wieku, kiedy Nowy Jork stawał się coraz bardziej zatłoczony,
brak otwartych przestrzeni urósł do miana poważnego problemu miasta. Nie zamierzali budować imperialnej metropolii. Ich wizja nie mogła bardziej odbiegać od rzeczywistości Manhattanu sprzed 200 lat. Mało znanym skarbem Nowego Jorku są 92 mapy Randalla, przedstawiające wyspę w jej naturalnym kształcie. Potocznie nazywa się je mapami rolnymi. Mówiąc o Manhattanie, większość ludzi ma na myśli płaską, betonową dżunglę. Mapy rolne Randalla ukazują jednak coś innego. Mokradła, strumienie, zatoczki. Na ten naturalny krajobraz nałożono wyimaginowaną siatkę ulic. Harlem River dociera aż do 10 Alei. Wtedy to miejsce znajdowało się pod wodą. W trakcie moich badań odkryłem, że aż 40% istniejących ówcześnie zabudowań po nałożeniu siatki znalazło się na środku różnych ulic. Realizacja planu wiązała się więc z masowym wyburzaniem. Właściciele tych domów byli wściekli. Podobno rzucali w Randalla morelami i szczuli na niego psy. Randall został nawet aresztowany za wtargnięcie na ziemię niejakiego Johna Millsa. Tutaj stał dom Johna Millsa, na samym środku 6 Alei. Aby aleja mogła powstać, dom należało wyburzyć. Nic dziwnego, że pan Mills trochę się zirytował. Mapy Randalla zawierają tak wiele informacji o naturalnym wyglądzie Manhattanu, że na ich podstawie Ruben zdołał stworzyć trójwymiarowy, wirtualny obraz ówczesnej wyspy. Mogę w ten sposób podziwiać Manhattan sprzed realizacji planu siatki ulic. Dzięki Randallowi wiemy, jak wyglądał Manhattan, zanim zaprowadzono na nim urbanistyczny porządek. Siatka ulic to jeden z niewielu stałych elementów w tym wciąż zmieniającym się mieście energicznych ludzi i śmiałych przedsiębiorców. Na początku XIX wieku Nowy Jork ostro rywalizował z innymi portami wschodniego wybrzeża. Ten, który zdołałby przyciągnąć do siebie rolnicze i przemysłowe produkty z amerykańskiego zachodu, miałby żyłę złota. Jednak drogę blokowały wznoszące się na wschodzie Apalachy. Istniało tylko jedno przejście. Leżąca 320 km na północ od Nowego Jorku dolina rzeki Mohawk. Statki od dawna żeglowały rzeką Hudson z Nowego Jorku do Albany. A gdyby tak połączyć Albany z jeziorem Erie i bogactwami zachodu za pomocą kanału? Czy coś takiego w ogóle jest możliwe? Większość ludzi wyrażała sceptycyzm. Thomas Jefferson uważał pomysł budowy kanału za nonsens, podobnie reszta władz federalnych. Stan Nowy Jork musiał więc zbudować go samodzielnie. Kanały w Europie były z reguły krótkie, o długości od 30 do 80 km. Niepokorni Amerykanie postanowili zbudować najdłuższy kanał świata, nie posiadając w tym względzie żadnego doświadczenia. Mimo iż projekt wydawał się szalony, wprowadzono go w życie. Już sama skala przedsięwzięcia była imponująca. Kanał miał mieć prawie 600 km długości, 83 śluzy i 18 akweduktów. Wszystko to miało powstać w czasach, gdy nie było nowoczesnego sprzętu. Pierwszą łopatę ziemi przy budowie kanału Erie wykopano w Rome w stanie Nowy Jork, gdzie obecnie mieści się muzeum prowadzone przez kowala i pasjonata kanału Michaela Milewskiego. Najpierw trzeba było usunąć drzewa, a teren był gęsto zalesiony. Potem przystąpiono do kopania. Oczywiście prace wykonywano ręcznie, za pomocą łopat i kilofów. Wykorzystywano woły, konie, pługi, glebogryzarki, oczywiście o ile pozwalały na to warunki. Kiedy natrafiano na skałę, przekuwano się przez nią.
Na przeszkodzie stały też bagna, kurzawka, podmokłe łąki, no i oczywiście przynoszące malarię komary. Budowniczowie kanału nie byli świadomi zagrożenia, nie wiedzieli, że malaria może zabić. Poza ogromem wysiłku istniał jeszcze jeden poważny problem, który mógł zagrozić całemu przedsięwzięciu. Jedynym sposobem na udrożnienie wielopoziomowego kanału były śluzy. Jednak najczęściej używanym materiałem budowlanym w stanie Nowy Jork było drewno. A drewno nie nadawało się do budowy śluz. Rozwiązaniem było budowanie śluz z kamienia. Pozostawał jednak problem wodoodpornego uszczelnienia szczelin pomiędzy kamieniami. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych nie produkowano wodoodpornego cementu, a import był zbyt drogi. Bez niego nie mogły powstać śluzy, a bez śluz nie mógł powstać kanał. Kluczowym składnikiem wodoodpornego cementu jest szczególny rodzaj wapienia. Pewien człowiek, niejaki Canvas White, postanowił sprawdzić, czy w okolicach Nowego Jorku nie występuje odpowiednia skała. Wykorzystując wapień z kopalni w pobliżu Rosendale, historyk Dietrich Werner zamierza odtworzyć eksperyment, który przeprowadził Canvas White. Mamy tu taki sam wapień jak ten wydobywany przez White'a z podziemi. Kładziemy go na ogniu i pieczemy. Tak tę czynność nazywają specjaliści. Gdybyś mógł trochę podgrzać. Ten proces trwał około 12 godzin. Po wygrzaniu brył wapienia, Canvas White rozbijał je na mniejsze kawałki i miażdżył na proszek. Tak powstawał cement. Dodajemy trochę wody, żeby rozrobić cement. Potem włożymy bryłkę do wody i sprawdzimy, czy stwardnieje przez noc. Kiedy Canvas White wyjął bryłkę cementu z wody i wypróbował ją na swoim wiadrze, okazało się, że jest bardzo twarda. Pewnie krzyknął Eureka. Po 8 latach prac kanał Erie był gotowy. Jego otwarcie było olbrzymim sukcesem. Koszt transportu tony zboża z okolic Finger Lakes do Nowego Jorku zmalał ze $100 do zaledwie 6. Nowojorski port stał się głównym ośrodkiem wymiany handlowej pomiędzy Ameryką i resztą świata. Miasto zdobyło przewagę, której nie oddało już nigdy. Cały handel, wszystkie te przechodzące z rąk do rąk pieniądze sprawiły, że Nowy Jork stał się tym, czym jest dzisiaj. I wszystko to zaczęło się w chwili otwarcia kanału w roku 1825. Sukces rodzi sukces. Po kanale pojawiły się linie kolejowe. Do Nowego Jorku przybywały tysiące imigrantów. Jednak miasto zaczęło się dusić pod ciężarem własnego ogromu. Siatka ulic nie przewidywała miejsca na otwarte przestrzenie publiczne. Ojcowie miasta zdecydowali się jednak na założenie wielkiego parku w samym sercu Manhattanu. Park wydaje się naturalny, rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Tych zielonych zakątków nie stworzyła przyroda. Są dziełem architektów. Central Park jest największym i najpiękniejszym oszustwem w Ameryce. Doskonale wie o tym architekt krajobrazu Doug Blonsky. Wygląda jak zachowany fragment naturalnego otoczenia, ale to tylko pozory. To rodzaj Disneylandu. Wspaniały przykład możliwości architektów krajobrazu.
W połowie XIX wieku, kiedy Nowy Jork stawał się coraz bardziej zatłoczony, brak otwartych przestrzeni urósł do miana poważnego problemu. Powietrze jest jakby gęste. W pewnym sensie było to istne piekło na ziemi. Niestety nikt w tych czasach nie znał niebezpieczeństw związanych z pracą przy wysokim ciśnieniu. Schodzenie na dużą głębokość pod wodę sprawia, że we krwi pojawia się nadmiar azotu. Jeśli nurek wynurzy się zbyt szybko, gaz przyjmuje postać pęcherzyków, powodując ból i mdłości. To tak zwana choroba Kessonowa. Nazwę wymyślili sami kopacze. Znałem kilku ludzi, którzy pracowali jako kopacze i przeszli zbyt pośpieszną dekompresję. Jeden z nich powiedział, że czuł się tak, jakby w jego wnętrznościach płonął ogień i że gdyby miał wtedy broń, bez wahania strzeliłby sobie w łeb. Zrobiłby wszystko, byle tylko pozbyć się bólu. Pierwszymi objawami choroby Kessonowej są zaburzenia mowy oraz kłopoty z poruszaniem się. Do pewnego stopnia przypomina to upojenie alkoholowe. Wielu kopaczy było Irlandczykami i pewnie stąd wziął się negatywny stereotyp wciąż pijanego imigranta. Wydobycie na zewnątrz mułu i skał, przez które mozolnie przebijali się kopacze, wymagało wielkiej wyobraźni. Przez strop Kessonu aż do dna wykopu przebiegały otwarte po obu stronach wypełnione wodą szyby. Kończyły się w specjalnym basenie wykopanym na dnie komory. Kopacze spychali urobek do basenu jak najbliżej szybu. Kolumna wody w szybie działała na takiej samej zasadzie jak barometr. Ciśnienie powietrza wewnątrz kesonu sprawiało, że woda nie zalewała komory. Przez szyb spuszczano na dół czerpak, do którego ładowano urobek. Następnie wciągano go na górę. Ziemię ładowano na barki. Jednak czasami kopacze natrafiali na przeszkody. Po jakimś czasie zaczęli natrafiać na olbrzymie głazy. Jak rozbić głaz, kiedy nie można wykorzystać materiałów wybuchowych? Jedynym rozwiązaniem jest kucie. Niestety, skały pod Nowym Jorkiem należą do najtwardszych na świecie. Zdecydowano się więc na wykorzystanie czarnego prochu, który, jak wiecie, potrafi być bardzo niebezpieczny. To było szaleństwo. Nie chciałbym tam być podczas wybuchu. Kiedy ukończono budowę wież, przystąpiono do rozpinania kabli. Było to skomplikowane i niebezpieczne zadanie. Nie obyło się bez wypadków i ofiar. Nie ma jednak wątpliwości, że najwięcej ludzkich istnień zabrała praca w Kessonach. Kopacze żyli anonimowo i anonimowo umierali. Niektórzy twierdzą, że przy budowie wież mostu zginęło zaledwie kilku ludzi. Moim zdaniem liczba ofiar sięgnęła 150. To wydaje się bardziej prawdopodobne. Wielu kopaczy umierało kilka dni później w wyniku choroby Kessonowej. Kto wie, ilu z nich wróciło do getta Manhattanu i dopiero tam rozstało się z życiem. Most brukliński jest w stanie udźwignąć aż 144 tysiące pojazdów, które przejeżdżają nim każdego dnia. W roku 1900, po 100 latach niezwykłego rozwoju, populacja Nowego Jorku przewyższyła liczbę mieszkańców Paryża. Teraz Nowy Jork mógł wkroczyć w nową erę postępu technicznego z pewnym atutem, który miał zmienić nie tylko miasto, ale i cały świat – elektrycznością. Dziś Nowy Jork to bez wątpienia miasto milionów świateł. Jednak jeszcze 100 lat temu wszystko to było nie do pomyślenia. W latach 70. XIX wieku elektryczne lampy łukowe rozświetlały co prawda Broadway i inne ważniejsze ulice, ale nie nadawały się do zastosowania w biurach czy mieszkaniach. Człowiekiem, który rozpoczął elektryczną rewolucję, doprowadzając prąd do zwykłych domów, był Thomas Edison. Dla Edisona Nowy Jork był idealny.
To tam była Wall Street. To tam znajdowały się wszystkie najważniejsze media. Tam również istniało niewyobrażalne gdzie indziej zaplecze. Do swojego elektrycznego eksperymentu Edison wybrał niewielki skrawek centralnego Manhattanu. Był tylko jeden problem. Nie wynalazł jeszcze żarówki. Projekt wciąż leżał na jego stole w pracowni nieopodal Menlo Park. Kiedy Edison ogłosił, że rozwiązał problem i to zaledwie kilka miesięcy po tym, jak wynalazł fonograf, który dał mu przydomek czarodzieja z Menlo, ludzie uznali, że ten człowiek potrafi stworzyć dosłownie wszystko. Edison musiał wynaleźć nie tylko żarówkę, ale także sposób na generowanie i przesyłanie elektryczności. W ciągu 18 miesięcy zbudował pierwszą elektrownię na Pearl Street i położył ponad 25 km podziemnych kabli. Pewne kłopoty sprawiała mu jedynie izolacja. Pod koniec sierpnia, kiedy już mieli uruchomić elektrownię, przeprowadzali ostatnie testy. Dzień był deszczowy. Odkryli, że izolacja jednego z kabli jest nieszczelna, że ktoś ją przebił i prąd dosłownie ucieka w ziemię. Tuż obok przechodził koń i nagle zaczął dziko wierzgać. Poraził go prąd. Wokół zebrali się ludzie, patrząc na wierzgające i szarpiące się zwierzęta. W końcu posłano po ekipę remontową. Co ciekawe, dziś w tym miejscu wciąż znajduje się studzienka. Jesienią 1882 roku system Edisona był gotowy. Tylko czy będzie działał? 4 września o godzinie 15 Edison włączył zasilanie. Światła zabłysły około 3 po południu. Nie było jeszcze ciemno. Jednak w miarę jak zapadał zmierzch, światła wydawały się coraz jaśniejsze. W końcu mieszkańcy okolicy poczuli się jak w niebie. Otaczało ich spokojne, stonowane światło, jakże inne od migotliwych płomyków lamp gazowych. Był to zwiastun fascynującej przyszłości. Światło elektryczne sprawiło, że Nowy Jork stał się jeszcze bardziej niezwykły. Miasto przemysłu i kapitału żyło przez 24 godziny na dobę. Tak dziś myślimy o Nowym Jorku. Trzeba jednak pamiętać, że to wszystko zaczęło się właśnie wtedy. Dziś kable elektryczne są zaledwie drobnym elementem wielkiego podziemnego świata, utrzymującego Nowy Jork przy życiu. Pod ziemią ciągną się także kanały ściekowe, wodociągi, rury z gazem, rury centralnego ogrzewania oraz tunele metra. Jednak znany wszystkim Nowy Jork wznosi się nad ziemią, wysoko nad ziemią. Niewiele ponad 100 lat temu najwyższą budowlą Nowego Jorku był Kościół Trójcy Świętej. Dziś jednak górują nad nim katedry kultu pieniądza. Nowy Jork to miasto wieżowców. Jednym z ich najwybitniejszych znawców jest pisarz Paul Goldberger. To w Nowym Jorku pojawiły się pierwsze drapacze chmur i to tutaj stały się czymś w rodzaju sztuki. Na początku XX wieku drapacze chmur wydawały się uosabiać ducha nowego stulecia. Artyści i filmowcy tworzyli wizje futurystycznych miast, które, jak się okazało, niewiele odbiegały od późniejszej rzeczywistości. Nowy Jork definiował nowoczesność. Mnóstwo wieżowców, energia, gwar, mnóstwo ludzi, mosty pomiędzy budynkami, statki powietrzne. Miasto przypominające olbrzymi, żywy organizm, istniejący dzięki energii i pasji jego mieszkańców. Miasto wciąż prące naprzód. It just pushes and pushes through. Co ciekawe, niektóre klasyczne już zabudowania Nowego Jorku są w rzeczywistości przodkami drapaczy chmur.
Wyglądają na kamienne, jednak ich elewacje wykonano z żelaznych odlewów. Jeden ze sposobów sprawdzania, czy budowla ma żelazny magnesu. Jeśli jest z kamienia, magnes odpadnie. Ta jest z żelaza. Prefabrykowane żelazne elewacje zawieszano po prostu na ceglanych ścianach budynku. Jednak prawdziwych wieżowców nie można było budować z cegły. By utrzymać ich ciężar, mury musiałyby być niezwykle grube. Pod koniec XIX wieku w Chicago, mieście rywalizującym z Nowym Jorkiem o najwyższą budowlę w kraju, zaczęto wykorzystywać stalowe kratownice, które szybko stały się kluczowym elementem wieżowców. Jednak Nowy Jork odpowiedział równie ważnym wynalazkiem. Bez niego wieżowce, które miały zmienić oblicze miasta, nigdy nie wzniosłyby się tak wysoko. Jak powstają wielkie miasta? Nowy Jork. To winda pozwoliła nowojorskim wieżowcom sięgnąć nieba. Pierwszym biurowcem, w którym pojawiła się winda pasażerska, był nowojorski Equitable Life Building, który szybko pokazał, że najbardziej pożądane pomieszczenia wcale nie muszą znajdować się najniżej. Dziś z góry zakładamy, że w wieżowcach najdroższe są górne piętra. Im niżej, tym taniej. Zanim wynaleziono windy, było odwrotnie. Któż miałby ochotę na wspinaczkę po schodach? Najdroższy był parter i czasem pierwsze piętro. Kiedy pojawiły się windy, wszystko się zmieniło i nagle największym powodzeniem zaczęły cieszyć się najwyższe piętra. Ten wynalazek zmienił oblicze miast na całym świecie. Bogactwo, władza i ekstrawagancja, symbolizowane przez nowojorskie wieżowce, sprawiły, że na początku XX wieku Nowy Jork pokonał wszystkich rywali biorących udział w wyścigu ku niebiosom. Gmach Woolworth'a na Dolnym Manhattanie otrzymał tytuł najwyższego budynku świata w roku 1913 i utrzymał go przez 17 lat. Koronę odebrała mu inna nowojorska budowla, jednak dopiero po zaciętej walce dwóch rywalizujących architektów. Początkowo wydawało się, że wyścig wygra budynek Bank of Manhattan przy Wall Street 40. Według planów miał być kilka metrów wyższy niż wieżowiec Chryslera przy 42 ulicy. Budowniczowie banku byli pewni wygranej, czekała ich jednak przykra niespodzianka. Architekt budynku Chryslera wpadł na niezwykły pomysł. Na tarasie widokowym ukrył dodatkową iglicę. Kiedy ukończono budowlę przy Wall Street 40, zaatakował. Iglicę wysunięto po prostu przez dach. Budowniczowie banku nie mogli już nic zrobić. Musieli przyznać, że najwyższą budowlą świata jest budynek Chryslera. Jednak nie na długo. Rozpoczęły się już bowiem prace przy budowli, która miała stać się symbolem drapaczy chmur. Budowniczowie Empire State Building chcieli pokonać Chryslera i pokonali. Empire State Building był wspaniale zaprojektowany i powstał wyjątkowo szybko. Budowę prowadzono jak kampanię wojenną, zawczasu przewidując kolejne posunięcia. Wieżowiec stał się najsłynniejszą tego typu konstrukcją na świecie. Na jej szczycie zamontowano iglicę, która miała pełnić rolę masztu kotwicznego dla statków powietrznych.
Lecisz nad Atlantykiem, cumujesz na szczycie Empire State Building, a następnie zjeżdżasz na podbój Nowego Jorku. Coś niesamowitego. Tyle tylko, że to zupełnie pozbawione sensu. W rzeczywistości silne wiatry uniemożliwiały zacumowanie przy maszcie, nie mówiąc już o bezpiecznej przesiadce pasażerów. Spróbowano tego tylko raz. To był romantyczny pomysł, który nigdy nie powinien być realizowany. Ukazuje nam jednak, jak wielki wpływ wieżowce miały wtedy na ludzi. W roku 1973 Empire State Building utracił miano najwyższej budowli świata na rzecz bliźniaczych wież World Trade Center. Wieże były symbolem Nowego Jorku aż do tragicznych wydarzeń z 11 września. Przez wiele lat nad Nowym Jorkiem dominowały bliźniacze wieże World Trade Center. Przez 30 lat były puentą Manhattanu. Były najwyższe i było ich dwie. Wyglądały inaczej i przewyższały Empire State Building. Nowa sylwetka ma stanowić nie tylko pomnik tego, co przeminęło, lecz także stać się zupełnie nowym symbolem ducha miasta. Najważniejsze to się nie poddawać. Najlepszym hołdem dla wszystkich, którzy zginęli, będzie kontynuacja tego wszystkiego, co przyczyniło się do wielkości Nowego Jorku. Jednak konieczność upamiętnienia ofiar nie może przegrać z ekonomicznymi realiami Manhattanu. Ambicje miasta od zawsze realizowały się dzięki przedsiębiorczości, bez względu na to, czy chodziło o ujarzmienie rzeki, założenie parku na nieużytkach, budowę gigantycznego mostu, czy sięganie ku niebiosom. Nowy Jork cały jest ucieleśnieniem energii, bogactwa i potęgi, które przyczyniły się do powstania tego niezwykłego miasta. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Marek Lenik.